To był ciężki okres, bo to było tak. Tusk przychodził do brata i jeżeli, szczególnie jeżeli był sam, no to normalnie rozmawiali. Jak był z kimś, to już był bardziej agresywny. Zresztą oni się bardzo dobrze znali, żeby było jasne. Kiedy przed świętami wracaliśmy z Warszawy do Gdańska i wracał też pan premier Tusk. I rozmowy i tak dalej, no były bardzo serdeczne, takie miłe i tak dalej, prawda? Czyli w takim jakimś kontakcie to było dziwne dla mnie, nie? Bardzo dziwne, że to tak szybko można się zmieniać, nie? No i to była rzeczywiście taktyka niesłychanie trudna, szczególnie wobec miażdżącej przewagi medialnej. No, że każde, wszystko co powiedział brat czy jego współpracownicy mogło być przekręcone, mogło być przedmiotem ataku. Od 2005 roku po prostu prowadzono kampanię niszczenia. Niszczenia jako prezydenta, czyli niszczenia urzędu prezydenta i niszczenia Lecha Kaczyńskiego jako człowieka. To wszystko zależy od tych, którzy kierują, nie? Czyli w tych wszystkich stacjach są dziennikarze czy decydenci, którzy decydują o tym, co to ma wyjść z tego. I co z tego trzeba zrobić, żeby kogoś, nie wiem, obrazić, zniszczyć. Media wykreowały wizerunek człowieka niesympatycznego, nachmurzonego, wizerunek człowieka, który ma do świata jakieś nieuzasadnione pretensje. Jak czytam o sobie w prasie, w naszej części mediów, choćby ostatni serial w Gazecie Wyborczej, to całkowicie się nie poznaje. Jest tam też mnóstwo faktów takich banalnych zupełnie, ale nieprawdziwych. Mechanizm skuteczności przemysłu pogardy wynika jakby z dwóch rzeczy. Powtarzalność i kaskadowość tej operacji medialnej wymierzonej w prezydenta. Nie jest ważne, że ktoś powie, że prezydent jest kurduplem. To samo w sobie nie zagraża prezydentowi. Powtarzalność tego, wbicie po prostu tego we wszystkie sfery przekazu medialnego. Na przykład przeanalizowaliśmy, pisząc książkę o Lechu Kaczyńskim, okładki głównych tygodników. No to jest lektura nieprawdopodobna. Jakiś prezydent Lech Kaczyński na zdjęciach w jakimś hełmie strażackim, z grymasami, bardzo często zdjęcia robione od dołu. No fotografii to w ogóle nie ma żadnego problemu, bo łącza pan sekwencję 20 zdjęć na sekundę i może pan wybrać taką fazę, która zawsze będzie kompromitowała nawet świętego. W lutym 2008 roku tygodnik Wprost opublikował wyniki sondażu, z którego wynikało, że Lech Kaczyński jest gorzej wykształcony od Donalda Tuska. Oczywiście wbrew faktom, ponieważ Donald Tusk ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Gdańskim, natomiast Lech Kaczyński zdobył tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych, a poza tym profesora Uniwersytetu Gdańskiego. No to jest bardzo, można powiedzieć, przemyślana koncepcja podważenia zaufania po prostu do osoby prezydenta Rzeczpospolitej. Na przykład, że jest mały. Ja widziałem takie wyliczenie w centymetrach dotyczące wzrostu polskich polityków. Porównywano prezydentów na przykład, Kwaśniewskiego, Wałęsy, Lecha Kaczyńskiego. No i okazuje się, że tam są różnice 2 centymetrów po prostu we wzroście, ale wszędzie jest prezydent kurduper. Słynna walka o miejsce w samolocie i o fotel w czasie szczytu Unii Europejskiej w Brukseli, no to było, można powiedzieć, apogeum działań przemysłu pogardy w sfery politycznej powiązanej z medialną. No to była cała masa rozmaitych materiałów, które miały pokazać, że prezydent niepotrzebnie do tej Brukseli się pcha i że w ogóle to nie jest kompetencją prezydenta, no a prezydent jak najbardziej jest uprawniony do tego, żeby współtworzyć politykę zagraniczną państwa. Oczywiście to jest rozpisane na role, tak? Prezydenta atakowano poważnie, wytykając mu jakieś błędy, na przykład złe koncepcje polityczne na arenie międzynarodowej, prawda? Atakowano
brutalnie, na przykład przez tak zwane eventy pana Palikota. Głównym kreatorem i realizatorem procederu, który nazywamy przemysłem pogardy, był poseł Janusz Palikot. I on wcale tego nie ukrywał. Wielokrotnie w mediach tłumaczył, jakie są cele, jakie są założenia tego procederu. Mówił mianowicie, że chodzi o naruszenie, trwałe naruszenie godnościowych podstaw tej prezydentury. Wspominał także o tym, że chodzi mu o fundamentalne ośmieszenie. Chodziło po prostu o to, żeby odebrać cześć i godność do tego stopnia i wizerunek publiczny prezydenta zniszczyć czy zmasakrować do tego stopnia, żeby, jak to poseł Palikot określał, prezydent i jego środowisko polityczne nie mogli już uwieść narodu. Innymi słowy, żeby nie mogli wygrać wyborów, żeby nie mieli już żadnego wpływu na sprawy polskie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Na tej konferencji zwołanej w związku z ujawnieniem przez Radio Z, przez Monikę Olejnik dzisiaj rano o godzinie 9, w 7 dniu tygodnia informacji o zakupach alkoholu w małych buteleczkach do Kancelarii Prezydenta.